Nazywam się Marcel Sabat i tak się złożyło dziś, że 10 lat temu stawiałem tutaj swoje pierwsze kroki w aktorstwie. Tutaj na tej scenie, w Kieleckim Centrum Kultury w Teatrze Pegas. Pierwsze kroki na teatralnej scenie stawiał tu nie tylko Marcel Sabat, ale też wiele innych osób, które marzyły o aktorstwie. Wychowankowie spotkali się na jubileuszu 20-lecia istnienia Pegaza w Kieleckim Centrum Kultury, w którego gościnnych wnętrzach zespół działa od lat. Zdjęcia, spektakle, to co robiliśmy, zostaje w pamięci do końca życia. A przyjaźnie? Tak samo. 19 lat temu stałam na tej scenie. Na tej scenie była drabina. Ja na tej drabinie. Spektakl nazywał się Jest Ameryka. Wszystko się zmieniło od tego miejsca. To jest magiczne miejsce. Ja pamiętam, że przyszłaś jako studentka biologii, jeżeli pamiętam. I powiedziałaś, że chcesz zostać aktorką. I tak się stało. Dziś Sylwia Sławińska jest aktorką. Od takich teatrów się zaczyna. Połyka się tak zwanego bakcyla teatru. I później zostaje się z nim tak naprawdę całe życie. Bardzo się cieszę, że jestem wśród Państwa dzisiaj, bo tutaj się człowiek może naładować Waszym entuzjazmem i Waszymi wspomnieniami. Nie ma nic piękniejszego niż sztuka, niż teatr, a więc kochajcie młodych artystów, kochajcie starych artystów, kochajcie teatr i wszystkiego najlepszego, Panie Andrzeju, na Pana ręce dla aktorów i wychowanków. Andrzej Skorupski jest nie tylko założycielem Teatru Pegas, ale też autorem i reżyserem wszystkich wystawianych przez ten zespół sztuk. Spektakle poruszają problemy dorastającej młodzieży. Odzwierciedlają jej niepokoje, pokazują życiowe dramaty, niepowodzenia oraz problemy. Pan Andrzej dla nas jest mentorem. Pokazuje jak grać, jak mają wyglądać sceny, ale też nie narzuca nam z góry, że masz to zagrać tak czy tak, tylko po prostu daje taką możliwość też właśnie czegoś dania od siebie. Wydaje mi się, że ważne jest to, żeby młodzi ludzie mieli możliwość zetknięcia się z teatrem. Jeżeli planują w przyszłości, powiedzmy, w ogóle swoje życie zawodowe związane właśnie ze sztuką teatralną, jeżeli się uda zaszczepić w nich tą ideę i w ogóle, to myślę, że to ma jakąś wartość. Wartość ma też również przekaz taki, można powiedzieć, ideowy teatru, jeżeli się człowiek dzieli jakimiś swoimi spostrzeżeniami, żeby młodzi ludzie nie przegrywali życia, nie przegrywali młodości, to jest też moim zdaniem istotne. Teatr Pegas skupia młodych ludzi w wieku od 17 do 27 lat, którzy pragną spróbować swoich sił na teatralnej scenie. Pomyślałem z moją mamą, że z moimi rodzicami, że gdzieś tam może ciekawym pomysłem będzie zapisanie się do teatru amatorskiego, bo gdzieś tam zawsze gdzieś te akademie szkolne czy kabarety szkolne dużą przyjemność mi sprawiało występowanie przy różnego typu jakichś możliwych okazjach. I tak trafiłem tutaj do Teatru Pegas, do Kieleckiego Centrum Kultury, do pana Andrzeja Skorupskiego. I tak się zaczęła moja przygoda. Trafiłem tutaj dlatego, że chcę być aktorem. 3 lata temu zauważyłem, że tu jest fajna atmosfera i fajni ludzie. No i tak wyszło, że zostałem. Ten zespół jest dla mnie taką jakby małą drugą rodziną. Zawsze chciałem trafić do takiego środowiska artystycznego. Przyszedłem tutaj, żeby zapomnieć o dziewczynie, z którą wcześniej chodziłem, ale nie o tej blondynce, która przed chwilą tu ze mną była, o innej. Przez 20 lat działalności Pegas wystawił około 30 prapremier. To takie tytuły jak Jeszcze będziemy na szczycie, Witamy w Hollywood, Wkrótce będziemy szczęśliwi, Miłość, a pajęczyna władzy, Szczęście w pułapce sukcesu, czy zaprezentowany gościom jubileuszowej uroczystości Park nieszczęśliwie zakochanych. Szukałam czegoś takiego, obcowania z artystami, bo w moim otoczeniu nie ma artystów takim codziennym, szkolnym i
chciałam coś innego, chciałam coś takiego dla siebie, gdzie jest mój świat, moje otoczenie, żebym właśnie mogła rozmawiać z ludźmi takimi jak ja. W ciągu 20 lat działalności Pegaza w jego zajęciach oraz spektaklach uczestniczyło od 150 do 200 młodych ludzi. I choć jest to teatr niezawodowy, to członkowie zespołu w przygotowaniu danej sztuki współpracują z profesjonalistami, z aktorami i choreografem. Nad ostatecznym kształtem spektaklu czuwa też zespół fachowców z Kieleckiego Centrum Kultury. To jest dla mnie taką bardzo ważną działalnością życiową, bo człowiek na coś musi po sobie zostawić na ziemskim padole i myślę, że na razie tylko ten teatr by został po mnie i te sztuki, które popełniam.